Mamy dzisiaj 26 marca, godzina już w okolicach 13, czyli najlepszy moment na obserwowanie nalotu szkodników. Słoneczko, słabiutki wiaterek. No i to, co sobie zobaczymy, czyli taki aktywny nalot na dzisiaj chowaczy, który można powiedzieć w tej chwili jest największym możliwym apogeum, bo gdziekolwiek tu się nie ruszę, to te chowacze latają. Zobaczyć, jak to wygląda. Czyli świeżo złapane nalatują, widzimy tu na górze też, także jest akcja non-stop. Czyli co do chowaczy nie ma dyskusji, jest to temat, że tak powiem, jak najbardziej aktualny. Także to, co obserwujemy w tej chwili, to jest masowy nalot chowaczy. Praktycznie rzecz biorąc, wystarczy się zatrzymać na chwilę i widzimy, że te owady po prostu sobie tutaj przelatują. I to nie są jakieś tam pojedyncze sztuki co ileś metrów, tylko widzimy właśnie takie przeloty, gdzie one sobie przelatują z jednego miejsca na drugie. O, kolejny. Także jest akcja. Właśnie przyleciał. A jest temperatura zaledwie 12 stopni, a dzisiaj maksymalnie ma być 15. Czyli dzisiaj będzie na pewno bardzo duży nalot. Oczywiście trzeba to zweryfikować. Robert, nie potrzeba nam żółtych wiaderek, jak twoja niebieska kurtka. Ja się pojawię. I wszystko mamy. To już się zaczyna akcja, czyli to, co przewidywaliśmy, dzieje się. Krótkie zalecenia w rzepaku. Taką właśnie mamy sytuację. Jest ciepło, jesteśmy chwilę przed mocnym startem, czyli takim przyspieszonym wzrostem. Wykonanie dzisiaj zabiegu również uważam za idealny strzał w dziesiątkę, czyli karate zeon na chowacze, toprex regulacyjno-fungicydowy. No i oczywiście, jak zwykle, życie nas zweryfikuje, także zobaczymy, co się będzie działo. Tu dosłownie się rozglądam i co chwilę widzę przelatującego chowacza, także proszę Państwa, kto dzisiaj nie robi zabiegów, a dzisiaj mamy piątek, no to by miał szczęście, żeby u niego tego nalotu nie było. O, kolejny leci. Właśnie, to mamy. To jest, że tak powiem, bezwzględnie konieczna sytuacja, bo jest to bardzo duży nalot i z tym związane konsekwencje po dwóch dniach, kiedy będzie ciepło, no to nawet nie próbuję sobie wyobrazić, co nas czeka. Dzień zaczął się wcześniej. Mamy taką presję. Jakie rozwiązania? I co nie zadziałało? Co to jest pytanie? W tym roku warsztaty w internecie. Jesteśmy tutaj dla Was. Wreszcie pada. Wjeżdżamy i załatwiamy sprawę. Żeby nie zaprzepaścić tego, cośmy zrobili. Co nam to daje? Zobaczmy z bliska. Będzie dobrze. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam. Dzięki.